Morderstwo niedoskonałe. Opowiadamy o zbrodniach, które po latach wciąż budzą emocje. Zapraszam, Tomasz Ławnicki. Gdyby po latach nie odnalazł się list miłosny, ta zbrodnia pewnie nigdy nie zostałaby wyjaśniona. Choć pewnie od tak sobie sam się nie odnalazł, a przynajmniej od tak nie trafił w ręce organów ścigania. Niektórzy twierdzą, że ktoś miał w tym pewien interes i wcale nie chodziło o to, że morderstwo z początku lat 90. powinno zostać w końcu wyjaśnione. Lub może chodziło nie tylko o to. List to ważny dowód. Pewne jest, że napisała go Ewa F. Grafolog nie miał wątpliwości, że to jest jej charakter pisma. Mało tego, na kartce papieru odnaleziono odciski jej palców. Kochany mój, nie mogę jak zwykle spać. Postanowiłam przekazać ci moje nocne myśli. Nie wiem, dlaczego nie możesz uwierzyć w moją miłość do ciebie. Zapewniam cię, że jest ona tak silna, że aż dech zabiera. Nigdy nie czułam nic podobnego. Zawsze kładąc się spać, rozmyślam o tym, jakby to było cudownie być razem. Codziennie płaczę z rozpaczy, że nie wychodzi, że nasze sposoby zawodzą. Czasu cofnąć się nie da, więc trzeba wymyślić skuteczny sposób, aby być razem. Do treści listu dotarł dziennikarz superwizjera TVN Grzegorz Głuszak. Według policji, gdy Ewa F. pisała ten list, jej mąż Stanisław F. jeszcze żył. W chwili śmierci męża miała 29 lat, gdy została aresztowana 55. Do kogo był to list? Policja nie ma wątpliwości, że adresatem był Waldemar B., mężczyzna starszy o 6 lat od Ewy F., z którym kobieta ułożyła sobie życie po śmierci męża. Po latach ludzie we wsi przyznawali, że to w sumie było dość zastanawiające, iż Ewa F. tak łatwo poradziła sobie z traumą po brutalnym zabójstwie męża i wraz z dwójką dzieci przeprowadziła się i zamieszkała z nowym partnerem. Z informacji uzyskanych przez Grzegorza Głuszaka wynika, że ten list policji przekazał członek rodziny Waldemara B., jego bratanek, który znalazł go przez przypadek, porządkując stare rzeczy. Autorka listu ani razu nie zwraca się do adresata po imieniu. Dlatego jej córki dowodzą, że ten list, choć najpewniej znaleziony wśród rzeczy Waldemara B., mógł być kierowany do kogokolwiek. Także i obrona przekonywała, że prokuratura przywiązuje zbyt dużą wagę do tej odnalezionej po latach korespondencji, że doszukiwanie się w tym liście zawoalowanej prośby o zabójstwo męża to już gruba przesada. Ale list to coś, co dla funkcjonariuszy z wrocławskiego Archiwum X było punktem wyjścia. Dowodów w sprawie tej zbrodni zgromadzono o wiele więcej, ale po kolei. Noc z 17 na 18 października 1991 roku. Wieś Sobota w gminie Lwówek Śląski, wówczas województwo jeleniogórskie. Nad ranem policja otrzymała zgłoszenie o brutalnym napadzie na dom w Sobocie. Nieznani sprawcy w środku nocy weszli do budynku i zaatakowali we śnie 32-letniego Stanisława F. Pogotowie wezwał mieszkający nieopodal jego brat. To do niego przybiegła bratowa, prosząc o pomoc. Mówiła, że ktoś wszedł do mieszkania, że nic nie pamięta, bo musieli jej przytknąć do nosa jakiś środek usypiający, że była związana, że jak się obudziła, to udało się jej oswobodzić. Gdy karetka zabierała Stanisława F., mężczyzna jeszcze żył. Niestety lekarzom nie udało się go uratować. Zmarł w drodze do szpitala w wyniku wykrwawienia. Późniejsza sekcja zwłok wykazała, że 32-latek został ugodzony nożem aż 26 razy. Do tego wykryto na ciele liczne rany po uderzeniach. Na miejscu zbrodni, koło łóżka małżeństwa F., znaleziono perukę. Żona zamordowanego przyznawała, że nie jest to peruka nikogo z rodziny, a zatem musieli ją zostawić w mieszkaniu nieznani sprawcy. Ale kto to mógł być? Wtedy nie ustalono. Policjanci wypytywali żonę, czy mąż mógł mieć jakiś wrogów. A i owszem, relacjonowała kobieta. Stanisław F. pracował w miejscowym tartaku, ale jednocześnie dość często jeździł do Niemiec. Zarabiał tam dobrze, w domu niczego nie brakowało, ale chyba miał jakieś długi albo jakieś problemy z gangsterami, bo co jakiś czas dostawał pogróżki i nawet dwa razy ktoś próbował go zabić. Tak mówiła żona. Jak to było z tymi próbami zabójstwa, to po latach wykazało śledztwo. Do tego jeszcze dojdziemy. Wtedy policja badała m.in. wątek rabunkowy, choć to dość kuriozalne, bo z domu nic nie zniknęło, oraz wątek powiązań gangsterskich. Dochodzenie nie wykazało nic i bardzo szybko już w 1992 roku sprawa została umorzona. Choć ludzie we wsi mówili, że coś tu się nie zgadza i
pewne podejrzenia mieli. To jednak dopiero po latach, gdy do sprawy wróciło tak zwane Archiwum X, zaczęli dość otwarcie mówić o swoich podejrzeniach. Bo to jednak nieduża społeczność. Wtedy na pewno znał się tu każdy z każdym, mówi mi redaktor Marek Dral, dziennikarz lwóweckiego serwisu informacyjnego Lwówecki Info, który wielokrotnie opisywał sprawę pary Ewy F. i Waldemara B. oraz zabójstwa Stanisława F. Chciałbym zacząć od tego, czy ta miejscowość Sobota to jest duża wieś, czy niewielka? Raczej taka średnia. Nie jest to jakaś tam wielka wioska, średnia miejscowość. W gminie Lwówek myślę, że jedna z większych sołectw. Kilkuset mieszkańców. Czyli to jest jednak taka miejscowość, w której wszyscy się w miarę powinni znać. Tak. To tutaj, wie pan, to nawet jeżeli mówimy o samym Lwówku Śląskim, no to jest, dzisiaj może już nie aż tak, ale w tamtym czasie to na pewno było jakby miejscowość, gdzie się tam wszyscy znali, wszyscy gdzieś tam komunikowali, spotykali, zakupy się robiło tak w jakimś tam miejscowym sklepie. To nie jest Warszawa, to nie jest Wrocław, że tutaj jest anonimowość, tutaj wszyscy o wszystkich na pewno dużo wiedzą. No i w pewnym momencie okazało się, że bardzo dużo ludzi przez całe lata może nie tyle co wiedziało, ale miało pewne wątpliwości co do tego, dlaczego zginął Stanisław F. Znaczy na pewno tutaj były tych wątpliwości, one się na pewno gdzieś tam mnożyły, jakieś plotki, nieplotki, niedopowiedzenia, to tak jak zawsze gdzieś tam w kontaktach międzyludzkich jest. Tym bardziej, że tutaj mówimy o tragedii, tak? To nie mówimy o jakimś tam drobnym zdarzeniu, tylko mówimy o prawdziwym dramacie. I co w tym całym dramacie mnie tak, bo ja jakby sprawę poznałem dopiero jak zacząłem się interesować nią, jak policja aresztowała tą parę. Tam było dużo takich rzeczy, które nawet osoby jakby nie zajmujące się zawodowo kryminalistyką, no dawały dużo do myślenia, dużo wątpliwości takich nasuwały. Ja do dzisiaj nie wiem, dlaczego policja w tamtych czasach, rozumiem, że nie mieli jakby możliwości badania DNA, ale nie wiem, czy nie poczyniono tutaj jakichś gdzieś tam zaniedbań w tamtym momencie. No bo z tych różnych wątpliwości to choćby to, że jak sprawca mógł wejść przez okno na pierwszym piętrze, skoro mógł spokojnie wejść przez parter. Takich wątpliwości było więcej. Do czego doszliśmy? Że w pobliżu budynku przypadkiem znajdowała się jakaś tam żerdka świerkowa. Oczesana z gałęzi, ale po której gdzieś tam można było wejść na to pierwsze piętro. To teoretycznie można przyjąć, że no faktycznie jest jakiś tam zbieg okoliczności albo sprawca czy sprawcy, którzy gdzieś tam przyszli z zamiarem okradzenia tego małżeństwa, szykowali sobie to. Natomiast mamy drugą połowę października, 5 stopni na dworze, a okno w pokoju dzieci jest otwarte. Dwójka dzieci śpi w pokoju przy otwartym oknie. To już jest takie troszkę zastanawiające, no ale okej. Jeżeli nawet przyjmiemy, że to no po prostu tak się działo, tak? Czy nie wiem, może rodzice nie dopilnowali tego, nie zwrócili może uwagi na to. No to ci przestępcy wchodzą sobie przez to okno teoretycznie, robi się jakiś rumor, dzieci się nie budzą, budzi się matka, oni ją napadają, zakrywają jej usta jakimś tam środkiem tym udurzającym, tak, że ona gdzieś tam traci przytomność. Nikt się więcej nie budzi, oni ją wiążą, ale wiążą ją tak, że ona się bez problemu później rozwiązała. Dlaczego nie związali tej ofiary, tak? Skoro ją związali, dlaczego jego nie związali? Dlaczego użyli tutaj noża? Dlaczego poszli go zabić? Skoro przyszli, bo początkowo była taka wersja, że tam chodziło o kradzież. Ten mężczyzna pracował gdzieś tam w Niemczech, no oni w tamtym czasie, no to ponoć byli zamożniejszą rodziną. Tym bardziej, że w tamtych latach, kto pracował w Niemczech, tak, no to było wiadomo, że ma pewnie pieniądze. Weszli, dokonali tego zabójstwa, gdzieś tam w szarpaninie tą perukę, którą tam, nie wiem, czy spadła, czy ta ofiara zerwała temu przestępcy tą perukę z głowy. I co, kobieta się potem spokojnie oswobadza, nic nie pamięta, nic nie wie, dzieci się nie obudziły. To tak trochę grubymi nićmi szyte. W sumie aż dziwne, że wtedy, na początku lat 90. policja i prokuratura nie zwróciły uwagi na te, nazwijmy to, nieścisłości. Wygląda na to, że wersję żony przyjęto jako jedyną obowiązującą i nie dostrzeżono, że to, co mówi, budzi co najmniej spore wątpliwości. Po latach Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu przyznała, że napad był sfingowany przez EWF. Ale zanim policjanci doszli do takich wniosków, musiało minąć ponad ćwierć wieku. Powiedziałem, że gdyby nie list miłosny sprzed lat, ta sprawa pozostałaby niewykryta, ale chyba należałoby sięgnąć jeszcze głębiej. Gdyby nie inna zbrodnia w okolicach Lwówka Śląskiego, w której ofiarą była 15-letnia dziewczyna, policja nie nabrałaby podejrzeń w sprawie zabójstwa Stanisława F. O co chodzi? Ponownie musimy się przenieść do pierwszej połowy lat 90.
noc z 21 na 22 sierpnia 1993 roku. Okolice Lwówka Śląskiego, dokładniej droga pomiędzy wsiami Chmielno i Zbylutów. Obie miejscowości dzielą jakieś 2-3 kilometry, około pół godziny drogi na piechotę. Godzina trzecia w nocy, o tej porze, sama z dyskoteki w Chmielnie wracała 15-letnia Ewa. To była jej trzecia dyskoteka w życiu. Na zabawę w klubie Zacisze przyszła z kilkoma koleżankami. Nad ranem Ewa chciała już wracać, pozostałe dziewczyny prosiły, żeby została jeszcze godzinę i wtedy wrócą razem. Dziewczyna nie chciała jednak czekać. Do domu w Zbylutowie nie dotarła. Rodzina zgłosiła zaginięcie, w poszukiwania dziewczyny zaangażowali się wszyscy okoliczni mieszkańcy. Po kilkudziesięciu godzinach, najpierw zaledwie 500 metrów od domu, znaleziono bieliznę Ewy F. Potem zmasakrowane zwłoki nastolatki znaleziono w pobliskim lesie. Dziewczyna została dotkliwie pobita, zgwałcona i zamordowana. Policjanci nie chcieli informować o szczegółach ze względu na ich drastyczność. Po wielu latach, gdy już sprawa trafiła do sądu, podczas ogłaszania wyroku wymieniono całą długą listę obrażeń, jakich doznała Ewa. Ich przytaczanie zajęło sądowi kilka minut. Morderca długo znęcał się nad ofiarą. Na koniec przebił jej gardło drewnianym kołkiem. No ale właśnie, do tego procesu doszło po latach. Bardzo długo policja nie była w stanie ustalić sprawcy. W 2010 roku akta sprawy przyjęli funkcjonariusze z Zespołu do Spraw Przestępstw Niewykrytych, czyli tak zwanego Archiwum X, od nowa zaczęli wszystko analizować, krąg osób podejrzewanych stopniowo zaczął się zawężać, aż udało się porównać materiał DNA sprawcy do materiału zabezpieczonego na miejscu zbrodni. 2 listopada 2015 roku policjanci zatrzymali 41-letniego Jana G. Był kompletnie zaskoczony. W chwili dokonania zbrodni miał 19 lat. W śledztwie przyznał się do zgwałcenia dziewczyny, nie przyznał się do zabójstwa. Gwałt się przedawnił, ale zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem nie. Sąd okręgowy w Jeleniej Górze wymierzył Janowi G. najwyższą możliwą karę. Uznaje oskarżonego Jana G. za winnego tego, że w nocy z 21 na 22 sierpnia 1993 roku w Zbylutowie, działając z bezpośrednim zamiarem pozbawienia życia małoletniej Ewy, a także działając ze szczególnym okrucieństwem w związku ze zgwałceniem ze szczególnym okrucieństwem oraz w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie, zastosował wobec pokrzywdzonej przemoc, doprowadził ją do poddania się innym czynnościom seksualnym, doprowadził do obcowania płciowego, wbił jej w usta drewniany kij, zadał pięściami szereg uderzeń. Tak mówił podczas ogłaszania wyroku sędzia Daniel Strzelecki. Wiadomo, że morderca nie znał wcześniej Ewy, 15-latka była przypadkową ofiarą. Wiadomo też, że Jan G. wielokrotnie miał problemy z prawem. Był karany choćby za jazdę po pijanemu czy za składanie fałszywych zeznań, ale to najpoważniejsze przestępstwo przez ponad 20 lat uchodziło mu jednak na sucho. A jaki związek ma ta sprawa ze Zbylutowa z zabójstwem Stanisława F. we wsi Sobota? Policjanci z Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu przyznają, że dość istotny. Funkcjonariusze Archiwum X w rozmowie z dziennikarzami programu Interwencja w Polsacie przyznawali, że gdy rozmawiali z mieszkańcami okolicy Lwówka Śląskiego o sprawie zabójstwa 15-letniej Ewy, to ci raz po raz, zupełnie niepytani, sami wspominali o zabójstwie Stanisława F., wskazując na różne wątpliwości. Funkcjonariuszom przekazano to, co ludzie mówili między sobą. Plotkowano, że to żona Ewa i jej późniejszy partner Waldemar mogli stać za tym zabójstwem. Redaktor Marek Dral z portalu Lwówecki Info wspomina, że dużo rozmawiał wówczas z okolicznymi mieszkańcami, ci zaś przyznawali, że może nie od razu, ale po pewnym czasie to wszystko ułożyło im się w całość, bo Ewa F. wkrótce po śmierci męża ułożyła sobie życie z Waldemarem B., zamieszkała z nim, urodziła dwójkę kolejnych dzieci. Nie było nic po niej widać, aby zabójstwo męża było dla niej szokiem i traumą. Brat Stanisława Edward wspominał, że gdy wszyscy w rodzinie rozpaczali, ona leżała na wersalce i oglądała telewizję. No i potem, po niedługim czasie, ta kobieta zaczyna zupełnie nowe życie. Tak. Ona zaczyna nowe życie jakby z przyjacielem rodziny, z osobą, z którą gdzieś się tam znała wcześniej, z którą ten jej mąż też się tam znał wcześniej. Ona zostawia ten dom w Sobocie i przeprowadza się do tak naprawdę sąsiedniej wioski. W tej samej gminie przynajmniej zostają, dziećmi przykładają się i, no i przez lata prowadzą błogie życie. Przy czym we wsi jednak wiele osób podejrzewa, że coś jest nie tak, że to
że ta żona po prostu mogła stać za tym zabójstwem, mówiąc wprost. A jednak ludzie też nic nie robią z tą wiedzą. No ludzie gdzieś tam tak w rozmowach, jak zacząłem jakby rozmawiać z ludźmi i wspominać tą sprawę, to mówili, że tam się dużo takich wątpliwości gdzieś tam pojawiało, że ten napad rabunkowy to był taki, no niby napad rabunkowy, ale te wątpliwości, tak jak przed chwilą wspomniałem, tam każdy gdzieś tam oczywiście dodawał jakiś swój wątek, no ale przez lata gdzieś tam nic nie zrobiono. Czy ktoś chodził, czy ktoś zgłaszał, to myślę, że dzisiaj do tego, nikt do tego raczej gdzieś tam nie dojdzie. No ale jak już zajęło się tym archiwum X, no to ludzie sobie sporo przypomnieli, ale i tak najważniejszym dowodem okazał się pewien list. Tam były dwa dowody. Ślady DNA na peruce, które były jakby tą taką pieczęcią potwierdzającą, że późniejszy mąż tej pani Ewy był na miejscu tej zbrodni, tak? No skoro tam zostawił perukę i był na nim DNA, no to musiał być na miejscu tej zbrodni. No i ten list, który gdzieś przypadkiem się znalazł, i gdzieś przypadkiem dotarł do policji. Ale jak to zostało znalezione? Kto i jak to jakby dostarczył policji? Czy to nagle ktoś u siebie znalazł i dostarczył? To też nie jestem panu w stanie w tej chwili jakby no, precyzyjnie powiedzieć. Potwierdzono ponad wszelką wątpliwość, że autorką listu była pani Ewa. Tak, ja z tego co pamiętam, to tam grafolog sprawdzał pismo. No i tam z tej treści listu też tam były jakieś zwroty, które może nie jednoznacznie świadczyły, jakby tam nie było słowa zabójstwo, czyli jakby nie padał to wprost, ale jakby o chęci zrobienia czegoś ostatecznego, zakończenia tego małżeństwa. Córki pani Ewy nie uwierzyły w to, że matka mogła zabić ojca lub zlecić zabójstwo. No ja się też jakby nie dziwię, bo no, żyły cały czas, one wtedy były malutkie. Później całe życie gdzieś tam były wychowywane i było z rodzicami bardzo dobre, tak? Z tymi nowymi rodzicami, czyli ze swoją mamą i z ojczymem, tak? No ja się jakby tutaj córką nie dziwię. Pewnie do dnia dzisiejszego nie do końca jakby w to dowierzają. No oczywiście one nie chcą rozmawiać z prasą i trudno też im się dziwić, no bo dla nich to jest bez wątpienia bardzo trudna sytuacja. Tak, tak, to dla każdego by było no, trudne, dramatyczne gdzieś tam przeżycie, trauma. Kochały na pewno, mamy na pewno kochały w jakiś sposób ojczyma, no bo były z nim całe takie świadome życie, te lata takie wcześniejsze dzieciństwa. On pewnie tego taty swojego prawdziwego nie za bardzo pamiętały, a jak pamiętały, to jakieś tam strzępy pewnie, no, jak mówimy o małych dzieciach. Także ja też jakby tutaj całą rodzinę rozumiem, że to też dla nich, jakby pewien szok, pewna trauma, przeżycie. Z jedną z córek Stanisława i Ewy F. rozmawiał dziennikarz interwencji Polsatu. Kobieta przekonywała, że policja wszystko sobie wymyśliła. Mówiła, że to wszystko jest niemożliwe, bo mama nawet nie potrafi kłamać. Jest najdelikatniejszą osobą na świecie. Z przyrodnimi siostrami, córką zarówno Stanisława i Ewy, jak i Waldemara i Ewy, rozmawiał też reporter Superwizjera TVN. Obie kobiety przekonywały o niewinności swoich rodziców. Jak mówiły, aresztowanie mamy i dla jednej z nich taty, a dla drugiej ojczyma, to rezultat zemsty członka rodziny Waldemara B., że podłożem był konflikt na tle finansowym i że ktoś, kto przekazał policji wspominany tu nieraz list, po prostu liczył na zagarnięcie ich majątku. Dowodziły przy tym, że przecież w tym liście nie ma żadnego zlecenia zabójstwa. Przypomnijmy więc te słowa z listu Ewy F. Zawsze kładąc się spać, rozmyślam o tym, jakby to było cudownie być razem. Codziennie płaczę z rozpaczy, że nie wychodzi, że nasze sposoby zawodzą. Czasu cofnąć się nie da, więc trzeba wymyślić skuteczny sposób, aby być razem. Zabójstwo byłoby skutecznym sposobem, by być razem, ale to faktycznie kwestia interpretacji. Jednak dowodów było więcej. Po latach przeprowadzono ekshumację zwłok Stanisława F. Badania wykazały, że mężczyzna od pewnego czasu był stopniowo podtruwany. Sprawdzono też podejmowane wcześniej próby pozbawienia życia mieszkańca Soboty. Sąsiedzi uważali, że Stanisław zadarł z jakimiś gangsterami, stąd jego problemy, bo rok przed śmiercią pod jego oknem pojawił się jakiś mężczyzna i zaczął coś krzyczeć. Ewa zawołała do męża, że to ktoś do niego, Stanisław wychylił się przez okno, a wtedy padł strzał. Niecelny. Sprawca uciekł. Według policyjnych ustaleń dokonanych po latach, to Waldemar próbował trafić Stanisława. Stał w takim miejscu, że był niewidoczny dla pozostałych mieszkańców.
10 miesięcy później podjęto kolejną próbę. Ewa powiedziała Waldemarowi, o której godzinie dokładnie Stanisław będzie jechał krętą drogą w kierunku Lwówka Śląskiego. Ten na drodze położył ścięte drzewo. Plan A zakładał, że mąż Ewy, rozpędzonym polonezem, wjedzie w drzewo i ulegnie wypadkowi. Plan B, że zdąży wyhamować, wyjdzie z auta, a wtedy Waldemar do niego strzeli. Planu C nie opracowano. Stanisław w porę zauważył przeszkodę na drodze, wyhamował i zawrócił. To, że za tą próbą również stał Waldemar B., rzecz jasna policja ustaliła już później. Koronnym dowodem zaś była peruka, pozostawiona na miejscu zbrodni, zabezpieczona i przez lata przechowywana. Na niej znaleziono ślady materiału genetycznego przyszłego partnera Ewy F., wcześniej najpewniej jej kochanka. To była kropka nad i. Pod koniec września 2017 roku Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu przekazała komunikat o zatrzymaniu 55-letniej Ewy F. i 61-letniego Waldemara B. Poinformowano, że oboje usłyszeli zarzut zabójstwa. Żadne z nich do winy się nie przyznało. W 2019 do sądu trafił akt oskarżenia. Prokuratura Krajowa wówczas informowała. Oskarżeni zaplanowali swoje działania. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego prokuratorzy odtworzyli przebieg zdarzeń, które miały miejsce w latach 1989-1994, czyli w czasie przed zabójstwem i po zabójstwie Stanisława F. Prokuratorzy ustalili, że Ewa F. i Waldemar B. zaplanowali i przygotowali swoje działania. Ponadto dokonywali czynności, które miały na celu skierować podejrzenie popełnienia zabójstwa na sprawców pochodzących z Niemiec. Było to związane z wyjazdami pokrzywdzonego do RFN w celach zarobkowych, co oskarżeni postanowili wykorzystać. Starali się wykazać, że grożą mu nieustalone osoby za coś, czego miał się dopuścić w RFN. Wysyłali do niego listy i wykonywali telefony z groźbami. Prokurator Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu oskarżył Ewę F. oraz Waldemara B. o zabójstwo Stanisława F., do którego doszło w nocy z 17 na 18 października 1991 roku w miejscowości Sobota w gminie Lwówek Śląski. Jak ustalili prokuratorzy, pokrzywdzony został zaatakowany podczas snu. Stanisławowi F. zadano z dużą siłą kilka ciosów w głowę, tułów, powodując liczne obrażenia ciała, które doprowadziły do krwotoku wewnętrznego i zgonu pokrzywdzonego. Ponadto prokurator oskarżył Ewę F. i Waldemara B. o dwukrotne usiłowanie zabójstwa Stanisława F. Motyw był jasny. Mąż Stanisław stał na drodze do ich wspólnego szczęścia. Sąd nie miał wątpliwości. Parze kochanków wymierzył kary po 25 lat więzienia. No, trochę można powiedzieć, że była to zbrodnia z miłości. No pewnie tak, aczkolwiek myślę, że tutaj żaden motyw nie jest uzasadnieniem do takiej zbrodni. Tym bardziej trudno jest zrozumieć zabicie kogokolwiek, a już tym bardziej osobę tak bliską, z którą ma się dzieci. Nie wiem, czy osoba ta nie myślała jakby o tym, no co z tymi dziećmi będzie, jak one będą żyły, funkcjonowały. One w końcu miały niby ojczyma, który pewnie też je kochał i też nim gdzieś tam dobrze zajmował. No ale teraz po latach im to wróciło. Niepojęte w ogóle, jak można było takie coś jakby świadomie zaplanować i w pełni się świadomie przeprowadzić. Jeden z sąsiadów w programie Interwencja powiedział tak. Ona zyskała głównie chyba miłość. To było główne przesłanie tego. Takie były czasy, że rozwód był bardzo niemodny. Jej mama była gosposią u księdza. Jakby to wyglądało, że córka się rozwodzi? Czyli zabójstwo mogłoby dla kogoś być rozwiązaniem lepszym niż rozwód? Niepojęte.